Dziś w sieci monitoringu. Do czego nocą można wykorzystać krawężnik? Z głupotą ludzką trudno walczyć. Piknik i tańce uliczne na warszawskiej Pradze. Kto silniejszy? Ego czy 70-tonowy potwór? Co zrobić zimową nocą, gdy pić się chce? Przypuścić atak na stację benzynową. A ponadto wiele, wiele innych zdarzeń wyciągniętych z naszej sieci. Klienci sklepu 24-godzinnego za nic mają zakaz picia w jego pobliżu. W umundurowanych w dresy i czapeczki postaciach dojrzewają pomysły. Po kolejnym eliksirze Panoramixa leżący obok krawężnik staje się leciutki niczym piórko. Jeden już leży. Jeszcze jeden i będzie do pary, myśli sobie dresowa głowa. Oho, chodu, nadjeżdża auto. Ten kierowca zauważył przeszkodę i zdążył ją ominąć. Tym razem nie ma tragedii, ale ukryci za płotem amatorzy wrażeń się niecierpliwią. Kolejne auto z impetem roztrzaskuje się o kamień i niemal wylatuje z drogi. Uszkodzone jest poważnie koło i podwozie. Dresy czują, że żart wyszedł ciutkę za ciężki i ulatniają się po angielsku. Taksówka zabiera ich szybko i sprawnie. Policja po krótkiej pogoni uciekających taksówką dopadła. O czym dowiedział się ten młody człowiek? Co powiedziała narzeczona albo szef? Reakcja była mocna, a szyba słaba. A teraz konkurs dla naszych widzów. Z jaką wiadomością ktoś z Państwa zadzwonił do tego młodego człowieka i tak go rozjuszył? Zatłoczone rondo. Godziny szczytu. Wszyscy uważają. O czym myślał kierowca autobusu? Rach, ciach i mamy rozwalone dwa tramwaje, autobus i kilku rannych. Na głupotę nie ma rady. Zobaczmy to jeszcze raz. Co zrobić, gdy w środku nocy zabraknie benzyny? To proste. Trzeba zorganizować kanister, najlepiej pusty. Przecież obok jest stacja paliwowa. Tam na pewno można kupić benzynę. Ale nie mamy gotówki. Nie szkodzi, można przecież tak. Jeden już wychodzi. Mimowolny świadek maskuje kamerę.
po zatankowaniu, krokiem nikt mnie nie zna, nikt mnie nie widzi, spokojnie oddalamy się. Dla zmyłki gadamy o ważnych sprawach przez komórę, typu z mamą, co na kolację, a zaraz potem w długą. Koniec rozmowy i akcji. Każda epoka ma rycerza, który walczy z potworami, wiatrakami, a nasza z tojtojami. Nasz rycerz dzielnie walczy. Każdy rycerz ma swoich giermków i pomocników. Ci wygrali. Ach, ten słodki zapach zwycięstwa. Rześki poranek, czwarta rano. Każdy ma prawo o tej porze do jazdy na rowerze czy joggingu. Ten rowerzysta też, tylko czy nie za bardzo slalomuje? To zostanie ocenione przez sędziów na mecie. Sprawiedliwie. Sytuacja jak tysiące innych. Gracja, Francja, elegancja, przysłonka, kamuflaż. No, nas tu nie ma. A młody człowiek z precyzją chirurga sprawnie i zgrabnie wyłuskuje fanta. Czym skorupka za młodu? A to news z najnowszej polskiej autostrady. Temu kierowcy z radości pomyliły się kierunki. Pod prąd jechał tylko 20 km pod czujnym okiem kamer. Na szczęście to wszystko bezkolizyjnie. Co zrobić, gdy w środku nocy zaczniemy mieć ochotę na piwko? Nic prostszego. Łatwo i przyjemnie robimy wjazd na najbliższą stację paliwową. Nie mamy kasy, a jest nas kilku. No to co? Mamy przewagę liczebną. Kradzież się powiodła. Każdy ma zgrzewkę piwa i bezpłatną fotkę. Bohaterowie nocnej akcji dzielnie wypoczywają na łupach. Tak ich zastaje zimowy poranek. Ten jadący w prawo tramwaj spokojnie pomykał, wioząc licznych paksów. Tymczasem motorniczemu z tego drugiego pojazdu coś się pokręciło. Czy zatem w komunikacji możemy czuć się bezpiecznie? Popatrzmy jeszcze raz. Tych panów rzadko widzimy w pracy. Za to ich efekty niemal na każdym kroku.
zgrabni i w mgnieniu oka potrafią podpisać się na wielu kamienicach. Ich fantazja nie zna granic i nigdy nie wiadomo, co stanie się ich płótnem. Otagowane miasta są dowodem, że nie zawsze kończy się to tak jak z naszym bohaterem. Zresztą to i tak natręctwo. Ego może być tak duże, że zatrzyma pędzący tramwaj? Ten Kolo pokazał, że może. A może w przeszłości bawił się kolejką lub naoglądał Supermana? Jednak czy motorniczy nie był zbyt łaskawy? To wszystko do czasu. Inny pojazd zabierze teraz zmęczone ego na odpoczynek. Pewnego ranka zakochana kobieta postanowiła odwiedzić ukochanego. Balkon jak w Weronie. Tyle tylko, że to warszawska Praga. A tak na pierwsze piętro mieszkania Romea jednak nie wyszedł. Było duże bum. Pomoc dla Julii nadeszła spokojnym krokiem. Skąd leciała ta kobieta? To było łatwe wejście i twarde lądowanie. Fachowe oględziny, rusza się, znaczy żyje. Nie ma to jak solidne męskie ramiona, niekoniecznie te Romea. Co tu się stało? Fachowcy pilnie analizują sytuację. Pomoc pogotowia nie była konieczna. Na wszelki wypadek postanawiają obudzić obiekt uczuć. I tu niespodzianka. Było ich tam dwóch. Who is who? Co podejrzewała zazdrosna Julia? Zapomniała, że jeden z nich to już tylko były? Ech, kobiety. Nie płacz mała. Może Romeo to ten w niebieskim? Jak on cię broni, gdy za szlochana otrzymujesz wykwalifikowaną pomoc? Sentyment? Wczesny poranek. Kolo jest po przejściach, rannych lub nocnych. Testosteron i używki buzują. W konkurencji rzut butelką jestem wielki. W
konkurencji Miss Mokrego Podkoszulka nie mogę startować, ale na ulicy zawsze mogę przez łysą głowę ściągnąć koszulkę. Do tego indiański radości taniec nad szkłem, radocha i wielki zawód, brak widowni. Tylko jeden smutny rowerzysta patrzy z politowaniem. Sukces aktora wart widowni. Piknik na warszawskiej Pradze, a właściwie teatr jednego aktora. Tym razem gramy monodram. Tabaka dla nosa czy nos dla tabaki? Co tu robią te auta? I jeszcze zjawił się statysta. Agresja jest coraz większa. Nie pomaga nawet spokój i opanowanie narzeczonej. Jak to w sztuce, antrakt musi być. Na przerwę gdzieś wyszli i o sekundy minęli się ze strażą miejską. Która niedługo po wznowieniu zdecydowanie wkroczyła na scenę. Na widowni matka z małym dzieckiem na wózku, inwalida na wózku oraz grono starszych i młodszych przyjaciół aktora. Ho, ho, ale jestem wielki. Możecie mi. Rośli strażnicy mieli kłopoty. Aktor bardzo źle zniósł krytykę. Potrzebne były uzbrojone posiłki. Koniec walki. Aktor niechlubnie schodzi z ulicznej sceny. Widownia oddycha z ulgą i braw nie bije. Recenzję napisze sąd. Że wichury rządzą się swoimi prawami, to wiemy nie od dziś. Jedno z nich brzmi: nie znasz dnia ani godziny. Nad tymi kierowcami ze Szczecina zapewne czuwał święty Krzysztof.